Dzień dobry. Chciałem omówić to, o czym rozmawialiśmy na ostatnim naszym spotkaniu kółkowym. No i to trudne było zagadnienie o twierdzeniach, żeśmy rozmawiali w matematyce. Tak jeszcze bardziej się przestraszyłem, jak zacząłem przygotowywać ten film i malować tę tablicę. No ale spróbujemy. Spróbujemy to zaatakować. Porozmawiamy o twierdzeniach. No i zanim się zabierzemy za twierdzenia, to musimy jeszcze sobie przypomnieć co nieco o liczbach pierwszych, bo będziemy korzystać z tego właśnie z liczb pierwszych, z własności liczb pierwszych. No i liczby pierwsze to są tak ważne, ponieważ każda liczba naturalna może być zapisana w jeden, jedyny sposób jako iloczyn liczb pierwszych. A liczba pierwsza to taka, która dzieli się tylko przez jeden i przez siebie. No i liczby pierwsze to są, wszystkie liczby pierwsze to są liczby naturalne większe od 1, tak? To znaczy najmniejszą liczbą pierwszą jest dwójka, a pozostałe już będą nieparzyste, no bo gdyby były parzyste, to dzieliłyby się przez 2. Gdyby któraś z nich była parzysta, to dzieliłaby się przez 2, a zatem nie byłoby prawdą, że dzieli się tylko przez 1 i przez siebie, bo przez dwójkę też by się dzieliła. No i na przykład szóstkę możemy rozłożyć na iloczyn dwóch liczb pierwszych 2 i 3, dziesiątkę 2 i 5, 75 na iloczyn trójki i dwóch piątek, to znaczy te liczby pierwsze w tym rozkładzie, liczby mogą występować wielokrotnie, czyli 3 razy 5 do kwadratu, no a gdyby wziąć tam iloczyn pięciu pierwszych liczb pierwszych poza dwójką, zaczynając od trzech pierwszych nieparzystych liczb pierwszych, no to dostaniemy 1365, które się rozkłada jako iloczyn 3 razy 5 razy 7 razy 11 i 13. A teraz o twierdzeniach. Twierdzenia w matematyce są bardzo ważne. To są takie zdania, które mówią, że jeśli spełnione są warunki albo warunek, to coś jest zawsze prawdziwe. No i żeby to takie zdanie stało się twierdzeniem, no to trzeba rzeczywiście udowodnić, że zawsze, jeśli spełnione są warunki, to zawsze jakieś stwierdzenie jest prawdziwe. Jest to więc taka specjalna reguła, która zawsze działa i którą dowodzi się za pomocą matematycznych metod i argumentów. No i twierdzenie składa się na ogół z dwóch części, założenia i tezy. Założenie to ten warunek, czy też te warunki, które muszą zostać spełnione, żeby teza była prawdziwa, a teza to właśnie to, co chcemy udowodnić. I jeszcze inaczej mówiąc, to taki wynik, do którego dążymy, chcąc pokazać, że jest zawsze prawdziwy na podstawie założenia. Inaczej mówiąc jeszcze, że wynika z założenia. No i jeżeli możemy sobie na przykład sformułować takie twierdzenie, że jeśli liczba jest parzysta, to jej kwadrat jest również liczbą parzystą. No i jakbyśmy to udowodnili, jeżeli liczba jest parzysta, to można ją zapisać w postaci 2 razy k, gdzie k jest pewną liczbą naturalną dodatnią, większą od zera, znaczy się nieujemną, zaczyna się to od jedynki, no a wtedy n kwadrat, jak podniesiemy to do kwadratu, to będzie 2k razy 2k. Jak skorzystamy z łączności i przemienności mnożenia, to dowiemy się, że to jest 4k kwadrat. No ale czwórka też się dzieli przez 2, a więc liczba postaci 4k kwadrat na pewno dzieli się przez 2, a więc n kwadrat na pewno jest także liczbą parzystą. No i teraz jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Niektóre twierdzenia dotyczą takich specjalnych sytuacji, w której teza prawdziwa jest tylko wtedy, gdy założenie jest prawdziwe, jak w zwykłym twierdzeniu, ale z kolei założenie jest prawdziwe tylko wtedy, jeżeli teza jest prawdziwa. No i mówimy wtedy, że teza jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, kiedy założenie jest prawdziwe. No i możemy sobie takie twierdzenie też wyobrazić. Liczba jest parzysta wtedy i tylko wtedy, kiedy reszta z dzielenia jej przez 2 jest równa 0. Jeżeli liczba jest parzysta, to z całą pewnością dzieli się przez 2, więc reszta z dzielenia przez 2 jest równa 0. No ale jeżeli reszta z dzielenia przez 2 jest równa 0, no to ta liczba jest też parzysta. W związku z tym rzeczywiście to twierdzenie zachodzi w obie strony. Mówimy, że jest wtedy i tylko wtedy. No i teraz
wróćmy w związku z tym, po tym przeglądzie tego, czym są twierdzenia, do cechy podzielności przez 7. Ta cecha podzielności przez 7 jest sformułowana w ten sposób, że jeżeli dowolną liczbę o liczbie cyfr będą dwucyfrową albo więcej cyfrową, zapiszemy w postaci takiej A razy AB z kreską, to znaczy rozbijemy je na ją, tą liczbę na cyfrę jedności i resztę. No i to taką liczbę można wtedy zawsze zapisać, że to jest 10A plus B. No na przykład 1651 to jest 1650, to będzie 1, 6, 5 po obcięciu tej jedynki, to 1, 6, 5 to będzie to A, a jedynka to będzie B. No i można ją zapisać jako 10A plus B, czyli 10 razy 165, czyli 1650 plus 1. No i ta liczba jest podzielna przez 7 tylko wtedy, jeżeli liczba uzyskana poprzez urwanie cyfr jedności i odjęcie podwojonej wartości cyfry jedności od tego, co pozostało, jest podzielna przez 7. No i gdy chcemy zobaczyć, jak działa przykład, no to przykład działa w ten sposób, że liczba 161 jest faktycznie podzielna przez 7, no bo tak, jak urwiemy jedynkę, to zostanie 16, jak od 16 odejmiemy 2 razy 1, to będzie 14, a 14 dzieli się przez 7. No i teraz będziemy dowodzić tego twierdzenia. To twierdzenie było tutaj wtedy i tylko wtedy, to znaczy, że trzeba udowodnić w obie strony. Jeżeli a minus 2b jest podzielne przez 7, to cała liczba 10a plus b jest podzielna przez 7. I w drugą stronę, jeżeli cała liczba jest podzielna przez 7, to znaczy, że a ten ogryzek po urwaniu liczby cyfry jedności, jeśli od tego ogryzka a odejmiemy podwojoną wartość cyfry jedności, to też to ta liczba będzie podzielna przez 7. No to zajmijmy się tym twierdzeniem. W matematyce mamy takie specjalne oznaczenie na podzielność, to ta pionowa kreska znaczy, że a minus 2b dzieli się przez 7. No i mamy udowodnić, że jeżeli a minus 2b dzieli się przez 7, to cała liczba, czyli 10a plus b dzieli się przez 7. No to spróbujmy. Jeżeli a minus 2b dzieli się przez 7, to znaczy, że jest wielokrotnością 7, tak? Można ją napisać w postaci 7k, gdzie k jest jakąś liczbą całkowitą. No, jeżeli pomnożymy obie strony tego równania przez 10, na wadze weźmiemy 10 odważników na jednej wadze a minus 2b i 10 odważników na drugiej szalce wagi 7k, waga pozostanie w równowadze, to dostaniemy, że 10a minus 20b, pomnożymy to przez 10, równa się 70k. No to teraz możemy do obu stron tej wagi, tego równania, dodać 21b. No to będzie 10a minus 20b plus 21b, równa się 17k plus 21b. No ale oba te składniki dzielą się przez 7, więc mogę 7 wyciągnąć przez nawias i to będzie 7 razy 10k plus 3b. Z kolei po lewej stronie jest 10a plus b, czyli ta nasza liczba. I ona się równa 7 razy 10k plus 3b, no ale prawa strona jest iloczynem 7 i jeszcze jednego czynnika, czyli dzieli się przez 7. A zatem lewa strona też musi się dzielić przez 7. Stąd wynika, że 7 dzieli 10a plus b, czyli tą naszą liczbę wyjściową. Innymi słowy, liczba AB jest podzielna przez 7, jeśli liczba A minus 2B jest podzielna przez 7. No to teraz udowadniamy twierdzenie w drugą stronę. Mianowicie, że jeżeli wiemy, że nasza liczba wyjściowa dzieli się przez 7, to musi być tak, że A minus 2B dzieli się przez 7, czyli ten ogryzek po urwaniu liczby cyfr jedności minus podwojona wartość cyfr jedności daje liczbę, która dzieli się przez 7. No dobrze, zapiszemy to w języku matematyki. 7 dzieli 10a plus b i ma stąd wynikać, że to chcemy udowodnić, że 7 dzieli również a minus 2b.
No, jeżeli 7 dzieli 10 a plus b, no to 10 a plus b jest wielokrotnością 7, tak? Znowu k jest jakąś liczbą całkowitą. No, odejmijmy od tego 21b. Będziemy po lewej stronie dostaniemy coś takiego, a po prawej coś takiego. Znowu siódemkę można wyciągnąć przed nawias, tak? Będzie 7 razy k minus 3b. A zgodnie z tym zwyczajem, który tutaj miałem, to tu kropkę stawiałem po jednej i po drugiej stronie. Zawsze to może teraz też postawię kropkę przy okazji. I tu też postawię kropkę. Po lewej stronie równania jest kropka, a po prawej go nie było. Dobra. No to siódemkę można wyciągnąć przed nawias. Zostanie tutaj k minus 3b. Z kolei tu można wyciągnąć dziesiątkę przed nawias, no bo 10a plus b minus 21b to jest 10a minus 20b. Wyciągnę przed nawias dziesiątkę i dostanę 10 razy a minus 2b jest równe 7 razy k minus 3b. No i teraz popatrzcie, prawa strona dzieli się przez 7, to lewa też się musi dzielić przez 7, ale w rozkładzie na czynniki pierwsze dziesiątki nie ma siódemki, jest iloczyn dwóch i pięciu. A zatem siódemka musi być w rozkładzie na czynniki pierwsze tej liczby, która stoi, która mnoży dziesiątkę. A razy a minus 2b. Bo siódemka jest liczbą pierwszą, nie można jej podzielić na dwa kawałki, także których iloczyn da w sumie część tych kawałków ukryć w dziesiątce, a drugą kawałek ukryć w a minus 2b. Zgadza się? Siódemka dzieli się tylko przez 1 i przez 7. A zatem, jeśli nie ma jej w rozkładzie na czynniki pierwsze 10, to musi być w rozkładzie na czynniki pierwsze a minus 2b. No ale jeśli 7 jest w rozkładzie na czynniki pierwsze a minus 2b, to znaczy, że 7 dzieli a minus 2b. Czyli udowodniliśmy twierdzenie w drugą stronę. No, trudna sprawa z tymi twierdzeniami, ale moim zdaniem to bardzo dobry przykład i mam nadzieję, że nie za pierwszym razem, ale trafi do was. I pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że działanie poprzedza motywację. Najpierw trzeba coś zacząć robić, a potem może się okazać, że nam się to podoba i chcemy to robić dalej.